Szanowni Państwo, w takim razie miło mi przedstawić Państwu e, Prezesa Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy, Pana Stefana Szwarca, którego poproszę o wystąpienie. Mój absolwent. Tak. Szanowna Pani Komisarz, a szanowny panie ministrze, e, chciałbym powiedzieć szanowna pani poseł, ale niestety w wyniku nagłej sytuacji pani poseł nie będzie mogła być z nami. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby rozmawiać o sprawach dla Unii Europejskiej ważnych, ale również istotnych dla naszego kraju. Jednocześnie bardzo szczególnie w ostatnim czasie delikatnych i budzących duże emocje. O sprawach, które Wydają się być oczywiste, ponieważ są zagwarantowane w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Nawet są w nim określone jako fundamentalne. Są to też sprawy, które wydają się być relatywnie proste. Mianowicie będziemy dzisiaj rozmawiać o sytuacji, w której firma usługowa z jednego państwa członkowskiego otrzymała zlecenie od firmy z innego państwa członkowskiego i chciałaby je zrealizować. W tym celu musi wysłać na miejsce swojego pracownika lub większą ich ilość. Czy może to zrobić? Teoretycznie tak. Jakich reguł ma przy tym przestrzegać? Na tym etapie pojawiały się problemy. W 1992 roku Wspólnota Europejska postawiła sobie za cel stworzenie jednolitego rynku. Miał on umożliwiać m.in. swobodę przepływu usług. Nie dla zasady, tylko dlatego, że to tworzy większe możliwości dla wszystkich obywateli Unii, dla biznesu, dla pracowników. Zwiększa też konkurencyjność zewnętrzną europejskiej gospodarki, a to z kolei przyczynia się do zwiększenia ilości miejsc pracy. Dzisiaj rynek wewnętrzny istnieje formalnie od 23 lat. W tym czasie Unia Europejska niestety przestała być najpotężniejszą gospodarką świata. A jak się ma interesująca nas swoboda? Przykładowo w zeszłym roku Parlament Europejski, podążając za argumentami konieczności walki z dumpingiem społecznym, z nieuczciwą konkurencją, o mało co nie sprowadził delegowania pracowników do jednorazowego aktu delegowania. A przecież delegowanie jest niezbędnym narzędziem umożliwiającym transnarodowe świadczenie usług na europejskim rynku. Co więc przez te 23 lata nie zadziałało? Jedną z przyczyn pewnie jest to, że ten prosty i praktyczny mechanizm, na którym opiera się delegowanie pracowników, okazał się być podatny na nadużycia, przede wszystkim polegające na tym, że firma z państwa o wysokich kosztach pracy mogłaby chcieć zatrudnić swojego pracownika w państwie o niskich kosztach pracy, a następnie oddelegować go zwrotnie i w ten sposób zaoszczędzić. Aby zapobiegać tego typu sytuacjom, zaczęto dokładać do tego mechanizmu delegowania coraz więcej warunków, wyjątków i przeróżnych ale. Obecnie firma może oddelegować pracownikiem, pod warunkiem że. Pracownik może być oddelegowany, chyba że. Klient może skorzystać z usług firmy z innego państwa członkowskiego, ale. I tak dalej, i tak dalej. W rezultacie prawo regulujące delegowanie pracowników stało się tak skomplikowane i pełne paradoksów, że przestało być dla nas wszystkich zrozumiałe, włączając w to samych pracowników delegowanych, ich pracodawców, ale również instytucje czy urzędników instytucji mających za zadanie kontrolowanie respektowania tych zasad, a nawet sądów, które w tych sprawach orzekają. Z tego skomplikowanego prawa użytek zaczęły natomiast robić instytucje kontrolne niektórych państw członkowskich, tych niechętnych obecności obcych firm usługowych na ich rynkach. Nauczyły się one wykorzystywać luki i nieścisłości w przepisach do prowadzenia dyskryminacyjnych kontroli. W zeszłym roku w największym polskim opiniotwórczym dzienniku ukazał się duży artykuł na temat metod działania francuskiej inspekcji pracy. Do jego napisania namówiła dziennikarka obecna tutaj na sali, pani mecenas Hania Goska gutier My jako stowarzyszenie pomagaliśmy zbierać materiały. Pozwolę sobie Państwu zacytować fragmenty z tego artykułu. Opowiada prezes Polskiej Agencji Zatrudnienia. Do komisariatu zwabiono mnie podstępem. Usłyszałem, że jestem aresztowany na całą dobę. Moich francuskich klientów pytano, czy nie groziłem im bronią. Na budowach, na których pracujemy, inspektorzy pracy i BHP szukają czegokolwiek, co mogłoby dać im powód do nałożenia olbrzymiego mandatu i wydania zakazu pracy, co jest równoznaczne dla nas z karami umownymi za niewykonanie kontraktu oraz koniecznością zjazdu wszystkich pracowników do Polski. Inny przypadek z tego samego artykułu dotyczy polskiej firmy budowlanej, która otrzymała kontrakt przy budowie trzech osiedli socjalnych na terenie Francji. Kontrakty te są finansowane czy współfinansowane przez państwo, więc wcześniej trzeba przejść żmudną procedurę, przedstawić wiele dokumentów, zaświadczeń itd. Pięć miesięcy przed zakończeniem prac, wiosną 2013 roku, w odstępie trzech tygodni, następuje nalot dywanowy na każdą z budów. Z kilku samochodów wysiadają uzbrojeni żandarmi. Najpierw szukają naszych aut i obstawiają je na wypadek, gdybyśmy chcieli uciec. Reszta przeczesuje budowę. Tropieni są Polacy, odnajdują moich pracowników, nie proszą o żadne dokumenty, tylko pakują do więźniarki i wiozą do komisariatu. Traktują nas jak przestępców. Opowiada pracownik delegowany, wykształcenie wyższe, inżynier. Każdego posadzili w innym pokoju i osobno przesłuchiwali. Między nami krążył jakiś cywilny pracownik i sprawdzał, czy te zeznania się pokrywają. Chodziło im o to, żebyśmy poskarżyli się na naszą firmę, że nam nie płaci, że ma jakieś zaległości. Mówili, że jeśli polska firma nas oszukuje, to Francja się nami zaopiekuje, żebyśmy się nie bali, a my czuliśmy się jak przestępcy. Żandarm informuje pracowników, że za uczestniczenie w procederze nielegalnej pracy grozi im do trzech lat więzienia. Ale jak będą współpracować, kara będzie łagodna albo nie będzie jej wcale. Celem tego przesłuchania jest zmusić kogoś do oświadczenia, że pracuje za 300-400 euro miesięcznie, mieszka w tragicznych warunkach i jest zmuszony do pracy po 12 godzin dziennie. Tymczasem pracownicy zarabiali 1900 euro miesięcznie i zeznali, że są ze swojej pracy zadowoleni. Dla niektórych z Państwa te historie mogą się wydawać wstrząsające, dla innych niewiarygodne. Dla tych, którzy kiedykolwiek świadczyli usługi na tym rynku, one brzmią znajomo. Niestety, tego rodzaju dyskryminacyjne kontrole zdarzają się zbyt często. Osobiście znam przypadki, gdy inspektor przez cały czas kontroli nie poprosił o żaden dokument, w tym w szczególności o drugi A1. Robił też wszystko, żeby nie zwrócić się z wnioskiem o skontrolowanie firmy przez Polską Inspekcję Pracy czy Polski Organ Rentowy. Fałszował też zeznania pracowników. Dzięki temu mógł utrzymywać swoje wątpliwości co do legalności tej firmy, a te dają mu możliwość złożenia zawiadomienia do prokuratury, co z kolei umożliwia mu straszenie klienta, który rzekomo ma ponieść surową odpowiedzialność za współudział w pracy nielegalnej, jeśli nie będzie współpracował. O czym należy pamiętać – to, że na skutek dyskryminacyjnych kontroli klienci często zawieszają regulowanie zobowiązań, co może powodować problemy z płynnością zagranicznych podwykonawców, a to z kolei powoduje ryzyko problemu z terminową płatą wynagrodzeń, uruchamiając typowy mechanizm samospełniającej się przepowiedniej. W moim przekonaniu przypadki te są argumentem za tym, że problem z delegowaniem pracowników nie wynika z konfliktu wartości. Jest zwykłą brutalną walką o rynek, w której ofiarami są zagraniczni usługodawcy solidarnie ze swoimi pracownikami. Podkreślam, że skuteczne kontrole respektowania zasad, przestrzegania zasad przez firmy delegujące pracowników są niezbędne, choćby do tego, żeby eliminować z rynku tzw. cowboy companies. W taki sposób na zeszłorocznym kongresie nazwał. Firmy, które zyskują przewagę konkurencyjną na rynku wewnętrznym poprzez dużą skłonność do ryzyka i działanie na granicy prawa, czy nawet poza prawem, i takiego określenia użył pan Sion Fenstra z Komisji Europejskiej, autor dyrektywy wdrożeniowej. Musimy sobie jednak zdawać sprawę, że kontrole dyskryminacyjne osiągają całkowicie odwrotny skutek do tego zamierzonego w dyrektywie wdrożeniowej. Po pierwsze, rujnują zaufanie uczciwych firm do prawa i praworządności. Po drugie, zrównują ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej przez firmy przestrzegające zasad oraz te, które tych zasad nie przestrzegają. Przy czym trzeba zwrócić uwagę, że te tak zwane cowboy companies mają dużo niższe koszty i są dużo bardziej elastyczne od firm działających legalnie i uczciwie. Po trzecie, dyskryminacyjne kontrole kierowane są zwykle do firm uczciwych, bo te najłatwiej dopaść. One same osoby informują inspekcję pracy, ponieważ spełniają obowiązek notyfikacji, który obowiązuje w większości państw firmy delegujące. Wygląda na to, że tak długo, jak będą obowiązywać regulacje, które ułatwiają świadczenie usług ponad granicami państw członkowskich i zapewniają konkurencyjność firmom usługowym z innych państw, to niektórzy populistyczni politycy i lobbyści będą to eksploatować. Będą do tego wykorzystać ksenofobię i strach przed obcokrajowcami, którzy przyjdą i zabiorą pracę. Jeśli zaś firmom usługowym, delegujących pracowników, każemy stosować reguły, których domagają się niektórzy partnerzy społeczni, a mianowicie każemy im płacić pracownikowi delegowanemu nie tylko minimalne stawki wynagrodzenia obowiązujące w państwie, do którego był delegowany, ale również dodatkowo pokrywać koszty wyżywienia, zakwaterowania, transportu oraz wypłacać inne dodatki wynikające np. z prawa państwa wysyłającego, takie jak te należne za pracę poza stałym miejscem zamieszkania. To wtedy swobodny przepływ usług będzie istniał jedynie teoretycznie. Czy można będzie wtedy powiedzieć, że nareszcie prawa pracowników delegowanych i uczciwej konkurencji są w Europie gwarantowane? Zgadzamy się tutaj wszyscy, że delegowanemu pracownikowi, jako słabszej stronie umowy, należy się szczególna ochrona. W tym celu dyrektywa podstawowa wprowadziła zasadę, która zobowiązuje do zapewnienia pracownikom delegowanym co najmniej minimalne warunki zatrudnienia obowiązujące w państwie przyjmującym. Dyrektywa wdrożeniowa wprowadzi dodatkowo narzędzia i środki umożliwiające egzekwowanie przestrzegania tych minimalnych warunków, a w przypadku ich naruszania nakładania kar i grzywien. Do tego momentu wydaje się, że ten system powinien funkcjonować bez problemów. Problemy i sprzeczności pojawiają się natomiast dopiero przy faktycznym stosowaniu tego prawa. Mówi się czasem, że firmy nie przestrzegają reguł. Ale jakie są te reguły? Ciężko jest przestrzegać ich, skoro do dziś nie całkiem wiadomo, co to jest minimalna stawka płacy w rozumieniu dyrektywy podstawowej. A czy ktoś z Państwa wie, które prawo jest korzystniejsze dla pracownika w sytuacji, gdy, na przykład francuskie prawo pracy przewiduje 7 godzin pracy dziennie, ale za to mniejszy dodatek za nadgodziny, a polskie 8 godzin, ale za to większy dodatek. A jeżeli na przykład w branży budowlanej w jakimś państwie czy obszarze obowiązuje układ zbiorowy, który jest tak skonstruowany, że lokalne przedsiębiorstwa mogą go obejść, a zagraniczne nie, to czy należy go uznawać za powszechnie obowiązujący? Ostatni, ale najważniejszy przykład. We wspólnym oświadczeniu zapisanym w dyrektywie wdrożeniowej Parlament Europejski, Komisja i Rada zgodziły się, że nie istnieje zakaz zastępowania pracownika delegowanego innym pracownikiem, w szczególności dla usług, które są świadczone sezonowo, cyklicznie lub powtarzalnie. Natomiast wydawanym przez Komisję Administracyjną tak zwanym praktycznym przewodniku napisane jest, że taki zakaz istnieje. Czy jest możliwe, że każda dziedzina regulująca delegowanie pracowników rozumie to samo określenie w inny sposób? A nawet, jeżeli przyjęlibyśmy, że delegowanie ma być jednorazowe, a każde kolejne ma skutkować koniecznością ubezpieczenia pracownika w innym państwie przyjmującym, to jakie cele ten przepis miałby realizować z punktu widzenia interesu rynku wewnętrznego czy samego pracownika? Który jest wyrzucany ze swojego systemu ubezpieczenia społecznego tylko dlatego, że nie wyjeżdża w dane miejsce pracy jako pierwszy. Przecież przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego nie mogą być oderwane od rzeczywistości, one również służą urealnieniu swobody świadczenia usług. Pozostając jeszcze przy prawach pracownika. Kryteria, których Spełnienie jest wymagane do otrzymania poświadczenia ustawodawstwa właściwego, tak zwanego druku A1. Są obecnie tak złożone i trudne do weryfikacji, że na przykład polski organ rentowy potrzebuje czasem kilka tygodni na ich każdorazową dokładną weryfikację. W jaki sposób to chroni prawa pracownika delegowanego, który przez ten czas nie może korzystać bezpłatnie z opieki medycznej w miejscu pracy? Tego rodzaju paradoksów i pytań bez odpowiedzi mógłbym przytoczyć wiele. Szanowni Państwo, w moim przekonaniu uczciwa konkurencja nie może być rozumiana w taki sposób, że jeśli wielki kapitał zmiecie z rynku w nierównej walce małą rodzinną firmę, to jest to naturalny mechanizm rynkowy. Natomiast jeżeli polska firma usługowa Dostanie zamówienie na swoją usługę w innym państwie członkowskim to jest to dowód na nieuczciwą konkurencję, która szkodzi gospodarce. Ochrona pracowników delegowanych nie może być rozumiana w taki sposób, że prawa pracownika delegowanego będą najlepiej gwarantowane wtedy, gdy zostanie on w swoim kraju, a jego pracodawca zbankrutuje, mimo że na jego usługi w innym państwie członkowskim, często kilkadziesiąt kilometrów dalej, był popyt. Prawo ma przecież chronić pracownika i jego pracodawcę, a nie lokalne rynki. Swoboda świadczenia usług nie może być rozumiana w taki sposób, że cytuję wymaga wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji w odniesieniu do usługodawców mających siedziby w innych państwach członkowskich oraz wszelkich ograniczeń, które mogłyby utrudniać lub czynić ich działalność mniej atrakcyjną, chyba że. I tutaj pojawia się długa lista wyjątków i ograniczeń, które faktycznie pozwalają tę swobodę zablokować. Ponarzekałem trochę, a nie chciałbym w ten sposób mojej wypowiedzi kończyć. Postanowiłem więc zakończyć o formie życzeń, które chciałbym złożyć Unii Europejskiej, rozumianej jako Wspólnota nas wszystkich. Wykorzystam do tego okazję w postaci zbliżającej się za kilkanaście dni 75. rocznicy deklaracji Schumana. Tak więc, droga Unia Europejska, podejmuj mądre i przemyślane decyzje, oparte na prawdziwych i wiarygodnych argumentach, a nie na kuszących hasłach, prezentujących rzeczywistość tylko z jednej perspektywy. Stój na straży fundamentalnych wartości, one zawsze wskazują właściwy kierunek. Opieraj się pokusie wieszania na nich tych wszystkich wyjątków, warunków i ograniczeń. Bariery wewnątrz rynku wewnętrznego prowadzą do spadku konkurencyjności całej unijnej gospodarki. Nie pozwalaj na dyskryminację. Prawo europejskie nie powinno chronić lokalnych rynków, ale pracowników delegowanych i ich pracodawców. To są często małe rodzinne firmy, które w starciu z dyskryminacyjnymi kontrolami nie mają żadnych szans. Nie twórz prawa, które jest tak trudne i pełne paradoksów, że nikt go nie rozumie, a tym bardziej nie potrafi stosować w codziennej praktyce. Dobre prawo powinno eliminować z rynku nieuczciwe firmy, ale równie mocno chronić te uczciwe. Nie zapominaj, że konieczność zwalczania nadużyć w zakresie mobilności nie może prowadzić do ograniczania podstawowych swobód zagwarantowanych przez Traktat. Polska może wnieść do Europy nie tylko ideę Solidarności. Polskie firmy usługowe są konkurencyjne, bo Polacy w niektórych zawodach pracują szybciej i lepiej. Są wykwalifikowani i poliwalentni. Usługi zasilają przemysł. Dostęp do dobrych usług jest europejskim firmom potrzebny. Specjalizacja wewnątrz jednolitego rynku wewnętrznego jest dla niego korzystna. Niemcy mają samochody, Szwajcaria ma banki, a czy Polska może mieć usługi? Jedna z europosłanek powiedział mi kiedyś, że można czasem odnieść wrażenie, że na etapie prac legislacyjnych, to było w trakcie negocjowania dyrektywy wdrożeniowej, widać taki, taką brutalną walkę takich partykularnych narodowych interesów. Jednakże na szczęście na samym końcu zawsze wygrywa taka jednolita, europejska, wspólna mądrość. Ja trzymam bardzo mocno kciuki, żeby tak pozostało. Bardzo dziękuję.